Was w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy trochę z innej strony, bo zaczynamy dziś od przepiórek. Dzisiaj przepiórki będą hartowane. Wyprowadzę sobie takie za godzinkę na dwór do garażu, bo jak widzieliście, śnieg pada. I tam sobie tak posiedzą troszeczkę i później damy znowu do domu je. I tak będziemy tak z 2-3 dni robić. Dostają do wody witaminy na odporność. No i będą szły już do klatki na dwór, bo u tego, u Kamila, tam gdzie pojechały te przepiórki, no to są już na dworze, od razu poszły i żyją, więc te też pójdą na dwór. No, są fajne takie, o, czekoladowe szeki są. I sprzedałem te 6 sztuk, co mówiłem w poprzednim odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że mam takie grono odbiorców i że mogę szybko coś fajnie sprzedać. I też się cieszę, że możecie się cieszyć moimi tutaj wychowankami, że tak powiem. No, potrzebuję mi się tu jeszcze posprzątać, bo starają, aż się to w głowie nie mieści. No. Ten jest chyba kogucik. Ten tutaj, o, ten pełnobarwny szpiczek. Ten. I pewnie jeszcze jest kogucik, kurde, któryś z tych mandżurskich. Chyba ten mi się wydaje, ja nie jestem przypewien. Będę musiał dokładniej sprawdzić pod ogon, ale to nie jestem do końca, tak mówię, pewien. To jest chyba kurka, mi się wydaje, ten Texas. To jest kurka. No ale mówię Wam, nie jestem pewien, jak nie sprawdzę pod ogon. Fajne są, nie są takie, takie płochliwe, aż nie są. No, to idziemy już do naszej hodowli królików i kur. Zobaczcie, jak nasypało śniegu po całą noc. Kurde. Patrzcie. Trochę jest, 2-3 cm. O, kaczuchy. O, błotko, nie? I kurde, się tu błoto masakra zrobiło, zobaczcie. Co? To do klatki iść? No idź, dali. Dzisiaj wam budkę chyba zrobię, zobaczymy. Wyjazd. O. Proste siedzicie w budce. W budce, w klatce. No. Jeszcze wam nie powiedziałem, że... I dzisiaj muszę zrobić też to. Co ta samiczka taka siedzi? Nic ty się nie zjadła. Co jest? To się dzieje czy nie? Patrzcie mi się tutaj. Patrzcie mi tu brzuszek. Nie. Słysianko je. Dobra. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że... Kurde. Że następny odcinek będzie poświęcony przepiórkom. Bo na mojej grupie na Messengerze się pytają widzowie, co daje im jeść, więc postanowię taki odcinek, takie ciekawostki o przepiórkach dla Was nagrać. Zobaczymy, czy coś z tego fajnego i mądrego przede wszystkim wyjdzie, bo mówić można dużo, ale żeby mówić mądrze, to jest sukces. Zobaczcie, jak wygląda kurnik. Dzisiaj sprzątamy. Kurnik, klatki u królików. Nie ma, jest jakieś jajko? Jest jedno jajko, dobra. A kochinek. No, dzisiaj sprzątamy kurnik. Chciałbym sobie tu dzisiaj też jaką deseczkę dać. Nie wiem, czy taką deskę tu ogarnę. Żeby tak, wiecie, tu też była słomka fajnie. Zobaczymy, czy mi się uda, czy nie. No. I może bym tu nawet do góry jakieś gniazda zrobił jeszcze. Pomyślimy, pomyślimy. Zamykamy. O. I przed chwilą, co się stało? Kurde, nie wiem, czy też jakoś zgubiłem kolory. Zgubiłem cały kontrast. I sprzedałem sobie 4 termondy. Przyjechał klient z... Kurde, nie pamiętam skąd, ale przyjechał znowu pociągiem. Ten sam pan, co brał termondy ode mnie ostatnio. I był bardzo zadowolony z moich królików. I przyjechał drugi raz pociągiem.
Podwiozłem mu na PKP na stację kolejową i wziął 4 sztuki, 3 samiczki i samczyka. I zostało tylko nam 5 samczyków. I musimy sobie wziąć 3 sztuki, co może weźmiemy do tej klatki tutaj, żeby wiadomo, później wszystko porównać. O, tu sobie wrzucimy, gdzie były tamte. Akurat samiczki się sprzedają wszystkie. Tym razem pierwsze. Zostały teraz samczyki nam 5 sztuk. Kurde, te kury ważą. Już tyle je razy podreptałem, że to się w głowie nie mieści, naprawdę. Proszę bardzo. Co, matka? Rójkę masz, nie? Widać. Dobra, 3 tutaj mogą być, 2 niech tam są z matką. I sobie później porównamy. Musimy tylko tym trochę sypnąć mieszanki. Ta ma taką ryję, że masakra, bo ja, ona ma wagę dopiero coś ponad 6 kg. Jeszcze te koty jest trochę za młoda. Przekopuję całą siłką, bo tak ruje potężną, że masakra. Posprzątamy dzisiaj też obowiązkowo. No, zwykamy. Posprzątamy też obowiązkowo panu Stefanowi. Nie? Też masz brudno. Wrócimy sobie do tej komory go z boku, a tą sobie już odkazimy też przy okazji. I w tej może wylądują pikórki już ostatecznie. Te 7 sztuk, co tam mam. No. Docelowo zostanie 6 sztuk, bo jedna jeszcze pojedzie do kolegi. Więc będzie 6 sztuk docelowo, więc nie będzie to źle. Dzisiaj tą budkę chcę zrobić. Nie wiem, czy mi się uda w taką pogodę. No, nie ma żadnego jajka, super. Was też denerwuje, jak się ogląda odcinki, jak ktoś chodzi po śniegu. Czy to takie strzelanie pod nogami śniegu was denerwuje, czy nie? Ja to ogólnie lubię słyszeć, jak chodzę, ale nie lubię słyszeć, jak oglądam odcinki. Wtedy mnie to już denerwuje. Piszcie, czy wy też tak macie, czy nie. Co? Śloda? O, śloda jest. No, śnieg sypie jak... Nie powiem co. Niech sypie, niech sypie, niech zima będzie, bo już takiej zimy nie było z 2-3 lata, wam powiem. Tak patrzałem, to pogoda ma być około tak 0-1 stopnia na plusie ma być dzisiaj. Jutro ma być już tak na minusie, minus 1 dzień, minus 2, więc nam się śnieg utrzyma, więc super. Będzie można się ze śniegu skorzystać. A nie, myślę, że ktoś przyjechał. No. Taki dzisiaj odcinek. Bardziej z pogadanek, z nowości w hodowli. Nic nie będziemy dzisiaj za bardzo na odcinku robić, bo sobie posprzątam poza odcinkiem. No, o, dobra. Macie. Chciałem też was prosić, żebyście oglądali odcinki na bieżąco i ze zrozumieniem. Bo się na przykład ja ostatnio mówiłem odnośnie tej samicy Berga Szarego, kiedy będę ją zakacał. Mówiłem to właśnie w ostatnim odcinku i jakoś się pojawiły komentarze, kiedy ją zakocisz, czemu jej teraz nie zakocisz. No, a wszystko było w filmie poruszone, więc oglądajcie ze zrozumieniem i oglądać odcinki na bieżąco, bo ja się nie będę powtarzać. Jak nie słuchacie, no trudno, ja wam
Odpowiedzi już ponownej nie udzielę. Przykro się mówi. No. Ale się tak kogucik nieładny zrobił. Jeszcze nie jest tak źle, no bo tak kury sobie ogólnie chodzą większość tam, więc poza po tym bocie największym nie chodzą. No ale ile można po śniegu chodzić, nie? No. Więc najlepiej sobie idźcie do kurnika albo się schowajcie pod kurnik, tak macie najlepsze wyjście. No. Muszę wam też wsypać mieszanki. Tutaj mam taką mieszaneczkę zrobioną dla nich specjalnie. Robiłem sobie ostatnio. Kurde no. Nie wiem, czy mam ręką po otworze, czy nie. O, dałem radę, git. Chyba w tym mam mieszankę. Tak, tutaj jest. O, taka mieszaneczka. Dużo nie sypię, bo później wywalają. W skład tej mieszanki wchodzi pasza dla kurnioski. Wchodzi też środka kukurydziana, pszenica, owies i jęczmień. Taka jest na razie. Mieszanka dla naszych dziobatych gości. Ty co? Kiedy będzie pierwsze jajko? Ja za młoda jeszcze. No. Dobra kochani, powiem wam, że chyba się już pożegnamy, bo mi ręce już odmrażają się. Kurde. Nie mam żadnych rękawiczek. A jest na dworze chyba jeden stopień na plusie, więc tak nagrywać bez rękawic nie jest najlepiej, wam powiem. No. Więc w tym odcinku się pożegnamy. Pamiętajcie o łapce w górę, żeby zostawić. Subskrypcja obowiązkowo z dzwonkiem, żeby was nic nie ominęło, żebyście byli ciągle na bieżąco. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć.